Dzień dobry, chciałabym wszystkich powitać na wirtualnym spotkaniu z ekspertem. To jest pierwsze spotkanie w ramach naszego cyklu spotkań z ekspertami Sopockiej Szkoły Wyższej. Dzisiaj źródła i metody pozyskiwania kandydatów w czasie pandemii, prowadząca pani Renata Czajkowska, opiekun merytoryczny kierunku studiów podyplomowych, zwinna rekrutacja, nowoczesne narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników. Dziękuję bardzo Pani Izabelo za przedstawienie mnie i zaczynamy nasz webinar. Będziemy zajmowali się tym, jakie zmiany pandemia spowodowała w procesach rekrutacyjnych i będziemy zastanawiali się nad tym, jakie źródła rekrutacji możemy wykorzystywać i także jakie sposoby rekrutowania i selekcji pracowników można zastosować, jakie sposoby firmy zaczęły stosować właśnie w tej bardzo zmienionej sytuacji. Ja pokażę teraz prezentację, którą przygotowałam i można powiedzieć, że to puste biuro jest właśnie metaforą tych czasów, tego, co się wydarzyło. I chciałabym najpierw zacząć od kontekstu, tak? Czyli odeszliśmy zupełnie nieoczekiwanie. Można tę sytuację nazwać jednym słowem WUKA, tak? WUKA oznacza zmienność, oznacza też niepewność, złożoność i też taką niejednoznaczność sytuacji. I ten termin bardzo dobrze opisuje tę sytuację, w której się znaleźliśmy. Praktycznie z dnia na dzień zostały zamknięte granice kraju. Można powiedzieć, że gospodarka praktycznie stanęła. Niektóre dziedziny gospodarki zostały po prostu zamrożone. I właściwie stanęliśmy wobec perspektywy kryzysu i w naszym kraju, dla tych poszczególnych branż przemysłu, i też kryzysu tak naprawdę światowego ze względu na pandemię. Praktycznie od razu rozpoczęły się działania pracodawców, którzy w tej sytuacji niepewności, a jednocześnie też tak naprawdę zamknięcia możliwości prowadzenia biznesu, zaczęli albo wysyłać pracowników na urlopy, albo po prostu ich zwalniać. Także to, co zaobserwowaliśmy, to wzrost bezrobocia w kilku sektorach gospodarki. Też praktycznie z dnia na dzień zakończyliśmy rynek pracownika, tak, który trwał przez wiele lat i zmienił się na rynek pracodawcy z wszystkimi konsekwencjami, takimi jak właśnie związanymi właśnie z redukcją etatów, ale też z redukcją wynagrodzeń i ze zmianą oferty pracy, tak, ze zmianą wymagań, ze zmianą też zakresu benefitów, które wcześniej wyglądały po prostu inaczej, wyglądały zdecydowanie korzystniej. Spowodowało to, jeśli chodzi o pracowników, spowodowało to, że zapotrzebowanie na pracowników, też zapotrzebowanie na pracowników w niektórych branżach zostało nagle zwiększone, czyli z jednej strony zwalnianie osób, bardzo niepewna sytuacja dla wielu przedsiębiorstw, z drugiej strony właśnie branże, które zaczęły tych pracowników potrzebować. I też to zamknięcie granic spowodowało, że polscy pracownicy, którzy mieli tą mobilność, tak, możliwość wyjazdu, zarobkowania na różnego rodzaju kontraktach, praktycznie tej możliwości już nie mieli. No i zauważyliśmy też ogromny odpływ pracowników z Ukrainy, którzy na Ukrainę wrócili. Spowodowało to też określone, ta konieczność izolacji spowodowała też nasze, można
powiedzieć, samopoczucie i samopoczucie, ale też kwestie takie, które wysunęły się na pierwszy plan. I słowem, które było powtarzane, było bezpieczeństwo. Tak? I to bezpieczeństwo oczywiście w kontekście pandemii, ryzyka zachorowania dotyczyło oczywiście pracowników, ale też tak jak sobie pomyślimy właśnie o tej ciągłości prowadzenia biznesu, to też dotyczyło to po prostu bezpieczeństwa firmy, bezpieczeństwa funkcjonowania firmy w kontekście właśnie dostępności pracowników, określonych kompetencji, które nagle po prostu były potrzebne, też bezpieczeństwa danych. Także to bezpieczeństwo stało się dla nas po prostu niezwykle istotne. Bardzo wiele osób zaczęło pracować zdalnie, zaczęło pracować z domu i tak jak wielu z nas kiedyś tęskniło za home office'em, tak zwanym home office'em, to ta praca z domu niestety też wiązała się z takimi dużymi trudnościami, jak to, że po prostu te stanowiska pracy nie były przystosowane. To mogło dotyczyć i ergonomii naszego biurka, naszego krzesła, też łącza internetowego, ale też bardzo często ta praca z domu była połączona z koniecznością opieki nad dziećmi, które nie miały zapewnionej opieki chociażby w przedszkolach czy żłobkach. Także duża niepewność, duży stres, za tym poszło natychmiastowe tak naprawdę przełączenie się na nowe technologie i konieczność nauczenia się nowych technologii, tak jak chociażby Zoom, z którego teraz korzystamy właśnie do tego webinaru. Pojawiły się trudności komunikacyjne. Oczywiście komunikacja zdalna jest inna niż komunikacja twarzą w twarz, także nam zaczęło tej komunikacji oczywiście brakować i musieliśmy się też przestawić na te nowe wymagania, jeśli chodzi o komunikację między nami, komunikację zdalną zespołów, komunikację z przełożonym i tak dalej. Tak jak też wspomniałam, pojawiły się nowe wymagania pracodawców co do kompetencji pracowników. Jeśli chodzi o rekrutację, to dane pokazują, że ponad 50% rekrutacji, czyli 52% rekrutacji zostało albo wstrzymanych, albo po prostu zamkniętych. Dotyczyło to branży, tak jak łatwo sobie to wyobrazić, branży transportowej, tak, spedycyjnej, dla której te granice kraju po prostu zostały zamknięte, branży hotelarskiej, która nie mogła funkcjonować, turystycznej, gastronomii, ale też branży mediowej, branży motoryzacyjnej, detalicznej i też część projektów takich deweloperskich, budowlanych, też jakby nowe projekty po prostu nie były uruchamiane. Grant Thornton zrobił analizę ofert pracy na 50 największych portalach w Polsce i rok do roku te spadki wyglądały tak, że kwiecień 2020 do kwietnia ubiegłego roku był to spadek o prawie 51%, także bardzo duże załamanie, jeśli chodzi o oferty pracy. W maju ten spadek był już mniejszy, prawie 42%, aczkolwiek tak jak Państwo widzą, jest to załamanie, jeśli chodzi o właśnie te oferty pracy. Więcej można sobie doczytać w raporcie. Tutaj załączyłam link, także zachęcam zainteresowanych do zapoznania się. Natomiast 48% pracodawców stwierdziło, że ta rekrutacja będzie odbywała się bez zmian. Mówimy tutaj o toczące się zaplanowane procesy rekrutacyjne i to dotyczyło firm z branży produkcyjnej, ale też energetycznej, medycznej, IT, dóbr szybko zbywalnych i też firm, które świadczą usługi biznesowe,
Dotyczyło to też branży finansowej i bankowej, co być może być pewnym zaskoczeniem dla Państwa. Tak myślę tutaj o tych dwóch ostatnich branżach. Ja rekrutuję od ponad 20 lat i mogę powiedzieć, że takie wyzwania rekrutacyjne związane z zamrażaniem procesów rekrutacyjnych, one oczywiście towarzyszą sytuacji kryzysowej, towarzyszą sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni co do przyszłości. Natomiast ta sytuacja była o tyle nietypowa, że my z dnia na dzień, jeśli chodzi o rekrutację, przenieśliśmy się właśnie w te działania online, tak, przenieśliśmy się do internetu. Tu chciałam powiedzieć, że jest część firm, dla których nie była to nowość. Tak, mamy część stanowisk typowo zdalnych, tutaj jako przykład podam branżę IT, gdzie praktycznie rekrutujemy zdalnie, całkowicie, tak, przeprowadzając różnego rodzaju testy dla kandydatów i później oni też świadczą pracę zdalną, czasami poza granicami kraju. Ja prowadziłam takie rekrutacje na przykład dla SAP-a ponad 10 lat temu, rekrutując konsultantów SAP-a i faktycznie rekrutowaliśmy zdalnie, więc dla tego rodzaju procesów rekrutacyjnych oczywiście ta sytuacja nie powoduje zmian, natomiast dla innych firm oczywiście tak. Spowodowało to, że firmy musiały się bardzo szybko przestawić i można powiedzieć, że takim jednym z pozytywów tej sytuacji było to, że tak naprawdę zwróciliśmy większą uwagę na systemy, na korzystanie z technologii, na właśnie szybsze wdrożenia różnych narzędzi technologicznych, więc tak naprawdę ta sytuacja nas no niejako zmusiła do szybkiej nauki. Też dla rekruterów spowodowało to, że zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co faktycznie jest potrzebne w procesie rekrutacji, co jest niezbędne, tak? Czyli też można powiedzieć, że taki szybki proces lean, odchudzania tego procesu i skoncentrowania się tylko na rzeczach najważniejszych. Ja tu wymieniam szereg narzędzi. Praktycznie takim najbardziej powszechnym narzędziem rekrutacyjnym od wielu lat jest Skype, który jest narzędziem bezpłatnym. Nie mówię tutaj o Skype'ie dla biznesu. Natomiast faktycznie kandydaci, jeśli nie mają konta, zakładają konto, jest to bardzo wygodne narzędzie. Podobnym narzędziem jest Messenger, który jest na Facebooku, także są to bezpłatne narzędzia, z których można korzystać. Widzimy kandydata, możemy przeprowadzić spokojnie całą rozmowę. Natomiast też rekruterzy zaczęli wykorzystywać narzędzia, które związane są już nie tylko z samym kontaktem z kandydatami, ale też z przesyłaniem pewnych plików. Także tutaj można wymienić też Google Hangouts czy Microsoft Teams, które też można było wykorzystywać właśnie do tych procesów rekrutacyjnych. Firmy korzystają też z botów, czyli na wstępnym etapie kontaktu z kandydatami jest właśnie ta komunikacja po prostu przez bota, gdzie możemy udzielać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wchodząc nieco głębiej do tej tematyki rekrutacji, to chciałabym wspomnieć o employer brandingu, dlatego że jest on niezwykle ważny we wszystkich działaniach oczywiście pracodawcy, natomiast on jest szczególnie ważny w sytuacjach kryzysowych. I z jednej strony istotne jest to, żeby konsekwentnie budować markę pracodawcy, mieć tą strategię employer brandingową,
też żeby mierzyć efektywność działań, chociażby przez właśnie badanie tych doświadczeń kandydata, ale też przez ten employer branding tak zwany wewnętrzny, czyli przez badanie tego, jakie są doświadczenia naszych pracowników. I tu należy też przypomnieć, że kandydaci będą pamiętali o tym, jak zachowywali się pracodawcy w sytuacjach kryzysowych, tak? W jaki sposób na przykład zwalniali pracowników. Także wszystko to ma wpływ na reputację pracodawcy. Tu chciałabym też pokazać badania, które zrobił LinkedIn. I może to nie jest dla nas zaskoczeniem, kandydatów sprawdza po prostu pracodawcę przed aplikowaniem na stanowisko. Także robimy badanie chociażby w internecie. Właśnie 52% kandydatów na stronę firmową sprawdza, jakie są programy rozwojowe dla pracowników. Tutaj dwa najbardziej, wszyscy praktycznie znamy GoWork. Też opinie też są widoczne o pracodawcach na Glassdoor. No i oczywiście takim narzędziem też do sprawdzenia działań pracodawców, że jakby to z jednej strony kandydaci obserwują, z drugiej strony będą to właśnie narzędzia też oddziaływania na kandydatów i docierania do kandydatów. Można powiedzieć, że pandemia odcięła nam kontakt fizyczny w takim zakresie, do którego byliśmy przyzwyczajeni i do tych form, z których korzystaliśmy. I myślę tutaj chociażby o dniach kariery, o targach pracy, które miały się odbyć, a które po prostu zostały odwołane. Mówię tutaj o tych takich z obecnością po prostu fizyczną. I teraz tak, mamy oczywiście stronę firmową, mamy zakładkę kariera. Ważna jest też działalność firmy w social media i tutaj dwa główne źródła docierania do kandydatów to jest LinkedIn, który część firm wykorzystuje, natomiast nie jest to też takie narzędzie, gdzie firmy na przykład publikują zawsze ogłoszenia o pracę. Natomiast jest to bardzo ważne narzędzie dla profesjonalistów, tak jak się Państwo domyślacie lub wiecie, jest to największa platforma zrzeszająca profesjonalistów globalnie. Także świetne narzędzie dla pracodawcy, świetne narzędzie dla kandydata, świetne narzędzie dla headhunterów, dla rekruterów. I kolejnym bardzo dobrym narzędziem jest fanpage na Facebooku, przez którego też możemy po prostu rekrutować, gdzie pokazujemy to, jaka jest firma. Ja się zapoznałam właśnie z kilkoma takimi fanpage'ami różnych firm w czasie pandemii. To, co mi się podobało, to to, jak firmy opisywały właśnie pracę zdalną, często pokazując właśnie zalecenia czy jakieś badania dotyczące pracy zdalnej, tego właśnie, jak budować ten taki komfort pracy zdalnej, ale też w sytuacji rekrutacji też opowiadały, jak wyglądają te procesy rekrutacyjne. Także podkreślały to, że rekrutacje odbywają się zdalnie i generalnie jak one przebiegają, a później jak wygląda onboarding, tak, czyli jakby odpowiadały na pytania osób, które potencjalnie byłyby zainteresowane pracą w tej firmie. I oczywiście tymi kanałami dotarcia do kandydatów będą portale z ogłoszeniami pracy,
To, co firmy zaczęły, firmy, uczelnie zaczęły organizować, to są wirtualne targi pracy. Aczkolwiek z mojego doświadczenia wiem, że oczywiście nie ma tych wydarzeń tak dużo, jak normalnie by to się odbywało w sytuacji, którą mieliśmy po prostu przed pandemią. To, czego jest dużo w internecie, na LinkedIn chociażby, to są posty osób, które straciły pracę, które się reklamują. Ja zauważyłam dużo osób z takimi profilami właśnie menedżerskimi, często marketing, sprzedaż, również rekrutacja, tutaj mówiłam o zamrożeniu tych procesów rekrutacyjnych, także rekruterzy też stracili pracę. I jest to też dla nas, jako dla osób rekrutujących, świetny sposób dotarcia do specjalistów, którzy po prostu znaleźli się na tym rynku pracy, są dostępni na tym rynku pracy i to po prostu nam otwarcie pokazują. Są też organizowane różnego rodzaju grupy wsparcia dla osób, które utraciły pracę z powodu koronawirusa i też są strony na Facebooku, z których tutaj rekruterzy mogą po prostu korzystać. Takim kanałem, który też jest bardzo polecany, o którym nie należy zapominać, to jest system poleceń i jest to jeden z kanałów dotarcia do bardzo wartościowych kandydatów, gdzie tutaj ja nie pokazuję danych, ale jest bardzo dużo danych przemawiających za właśnie systemami poleceń ze względu na szybkość, ze względu też na koszt i ze względu na wartość tego kandydata, czyli tego, że rekomendujemy naprawdę dobrych pracowników i też, że te osoby, znając firmę, z jednej strony właśnie też okazuje się, że łatwiej wdrażają się po prostu do pracy w firmie, ale też osiągają lepsze wyniki. Bazy kandydatów, no to oczywiście jest też to, co kolejnym sposobem dotarcia do kandydatów będzie poszukiwanie przez wyspecjalizowane firmy, przez agencje rekrutacyjne. Przygotowując się do tego naszego spotkania, znalazłam takie dane, które mnie bardzo zaskoczyły, a mianowicie, że aktywność kandydatów, tutaj widzicie od lutego tego roku, czyli właściwie można powiedzieć początki pandemii, aktywność osób na LinkedIn została zmierzona, wzrosła o 2000%. Także jest to jeszcze jeden argument, w jakim kierunku. I tutaj zauważamy trzy takie obszary. Oczywiście to przestawienie się na rekrutację zdalną, o którym mówiłam. I 58% firm twierdzi, że prowadzi obecnie rekrutację wyłącznie zdalnie. 35% firm stosuje formy mieszane, czyli też gdzieś tam jest to spotkanie osobiste. Oczywiście będą firmy, które będą poszukiwały pracowników chociażby do pracy fizycznej, gdzie no, jakby nie możemy przeprowadzić tego procesu, nazwijmy to, zupełnie zdalnie, tam gdzie też pewne umiejętności chcemy po prostu sprawdzić w inny sposób. I teraz też w tej sytuacji pandemii to, co nam się zmieniło i być może z czym rekruterzy i menedżerowie rekrutujący mieli największy problem, to przeniesienie tych narzędzi, które były wykorzystywane wcześniej, zupełnie online. Ja też w ramach swojej działalności miałam zapytania od firm,
związane właśnie z różnymi narzędziami do rekrutacji online, ale też z przygotowaniem kadry menedżerskiej do prowadzenia właśnie tego rodzaju czy wywiadów, tak, czy po prostu rekrutacji, selekcji pracowników. To, co możemy robić online, to możemy spokojnie przeprowadzać wywiady i te typowe wywiady takie, jak to się mówi, jeden na jeden, ale też możemy przeprowadzać z całym panelem osób, które też są taką bardzo wartościową formą wybierania pracowników. Firmy też stosują coś takiego jak przesłanie wcześniejsze pytań przygotowanych przez rekrutera. Kandydat nagrywa odpowiedzi i odsyła te odpowiedzi. Także to też jest taka forma, gdzie mamy to nie w tym samym czasie realizowane. To, co możemy spokojnie robić, to możemy robić testy kompetencyjne przez różne narzędzia, tak? Czyli to, co też wcześniej było wykonywane tam, gdzie firmy robiły testy jakichś predyspozycji osobowościowych, predyspozycji zawodowych, testy wiedzy, testy kodowania dla IT. Tak jakby to wszystko możemy zrobić po prostu online. Też możemy poprosić kandydatów o przygotowanie pewnych zadań, przygotowanie prezentacji. Także tutaj można powiedzieć, że jakby to przejście na online może być takim wyzwaniem i trudnością w naszym, nazwijmy to, nastawieniu, ale tak naprawdę te narzędzia również działają. Ja też miałam takie zapytanie właśnie też o przygotowanie wirtualnych assessment center i tutaj oczywiście wirtualnie trudniej byłoby nam zorganizować to tak jak robiliśmy to tradycyjnie dla grupy kandydatów, natomiast faktycznie możemy też to assessment center przeprowadzić po prostu korzystając z tych narzędzi, które mamy, tak, tych, które wcześniej wymieniałam, do komunikacji, do przesyłania plików, tak, wypełnionych zadań, także tak samo możemy to zrobić online. I to, co generalnie się też zadziało, to, że my wszyscy zaczęliśmy zdecydowanie więcej myśleć o naszych własnych potrzebach psychologicznych, tak, ale też takich fizycznych, bezpieczeństwa, naszego komfortu. Także do rekruterów należy uwzględnienie tej całej sytuacji jakby w kontekście właśnie procesów rekrutacyjnych. I to, czego potrzebują kandydaci, to oczywiście potrzebują wiedzy na temat pracodawcy. Ja w tych procesach, które do tej pory prowadziłam w pandemii, miałam to pytanie właśnie o stabilność firmy. Także to się wysuwa, wiadomo, na pierwsze miejsce. Dla kandydatów bardzo ważna jest transparentność procesu. I tutaj tutaj jakby pandemia, można powiedzieć, tylko położyła nacisk na te rzeczy, które generalnie, tak jak pomyślimy, one powinny być realizowane, czyli pokazanie właśnie tego całego procesu, jak on będzie wyglądał, można powiedzieć z góry, ale też wsparcie kandydata w stosowaniu narzędzi różnych, tak? Czyli dla kandydata, który po raz pierwszy korzysta z Zooma i pierwszy raz korzysta z różnych narzędzi, no po prostu będzie to trudne, tak? Także warto przesłać jakiegoś rodzaju instrukcje. I tu też powiem, jeśli chodzi o te takie dobre praktyki, to też widziałam pracodawców, którzy po prostu tego rodzaju instrukcje dla kandydatów mają na swojej stronie związanej właśnie z karierą. I oczywiście uwzględnienie całej sytuacji kandydata.
bo wiemy, że oczywiście chcemy, żeby kandydat był w pomieszczeniu z dobrym łączem internetowym, tak żeby nie było jakichś hałasów przeszkadzających, tak powiedzmy dzieci, tak jakichś tam przechodzących zwierząt. Natomiast oczywiście uwzględniamy tę sytuację kandydata, taką sytuację, jaką on po prostu ma. Kolejna rzecz, bardzo istotna też na koniec procesu, to jest otrzymanie informacji zwrotnej. I oczywiście nie dotyczy to tylko sytuacji pandemii, dotyczy to po prostu dobrych praktyk związanych z prowadzeniem procesu i też będzie to wpływało na wizerunek pracodawcy, a dla kandydata będzie to bardzo wartościowa informacja związana z tym po prostu, jak jest oceniany. I też to, co ja na przykład bym doradzała rekruterom, to też zwrócenie uwagi na kompetencje przyszłości, które dotyczą właśnie uczenia się przez całe życie i takiego nastawienia kandydatów. Bardzo ważną kompetencją jest kompleksowe rozwiązywanie problemów i tutaj nasze podejście kreatywne, krytyczne, analityczne, umiejętność podejmowania decyzji, też odwaga w podejmowaniu decyzji. I trzecim bardzo ważnym obszarem jest praca z ludźmi i dla ludzi i nastawienie na współpracę. I też te wszystkie elementy, czyli związane właśnie z inteligencją emocjonalną, z empatią i z naszym elastycznym podejściem. Bardzo mi się podoba generalnie, można powiedzieć, ta grafika i będę kończyła to nasze spotkanie cytatem Alvina Tofflera z książki Szok przyszłości, który napisał, że analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć. Także to są te rzeczy, które są dla nas bardzo istotne. I przechodząc tutaj do nazwijmy to końca tego mojego wystąpienia, w kontekście nauki, uczenia się, oduczania i ponownego uczenia, zapraszam na studia podyplomowe. Zwinna